są wyniki budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. W subregionie Małopolski Zachodniej mieszkańcy głosowali na 36 projektów i oddali w sumie 35 431 głosów. W powiecie chrzanowskim najwięcej głosów otrzymało zadanie pod nazwą Hechło YouTube Live Festival, które zakłada organizację jednodniowej imprezy kulturalnej dla mieszkańców. Planowane są koncerty oraz spotkania z wybitnymi postaciami branży filmowej, youtuberskiej czy sportowej. Na realizację projektu przeznaczone zostanie 150 tysięcy złotych. W małopolskim budżecie obywatelskim wzięły również udział zadania sportowe. Futbolowe Małopolskie dla subregionu zachodniego to nazwa projektu, na którego zagłosowało 1316 mieszkańców, a zgłoszonego przez dwa współpracujące kluby piłkarskie powiatu chrzanowskiego, UKS Pogorzanki Pogorzyce i UKS Dulowa oraz Małopolskiej Akademii Piłkarskiej. Każda z drużyn otrzyma 100 strojów meczowych oraz dresów, 100 piłek, a także przenośne bramki treningowe. Wszystko ma kosztować 150 tysięcy złotych. Małopolska Akademia Futbolu dla subregionu Małopolska Zachodnia to zadanie zgłoszone przez trzy kluby piłkarskie, w tym UKS Akademię Piłkarską 21 w Chrzanowie. Mieszkańcy oddali na ten projekt w sumie 1625 głosów, dzięki czemu Chrzanowska Akademia Piłkarska będzie mogła zakupić 1000 strojów meczowych oraz dresów, wysokiej jakości piłek oraz dwa komplety bramek. Z budżetu skorzysta również Pemos Chrzanów, który otrzyma wsparcie ze zwycięskiego projektu o nazwie Małopolska kocha siatkówkę. Celem projektu jest wsparcie szkółek oraz klubów sportowych z rejonu powiatów oświęcimskiego, olkuskiego, wadowickiego i chrzanowskiego. Jest ich 13, a do rozdysponowania między nimi będzie 150 tysięcy złotych. Projekty, które nie otrzymały wymaganej liczby głosów, a co za tym idzie, nie otrzymają pieniędzy, to projekt Eko, Chrzanów miastem Magnolii, Chrzanowski Klub Bilardowy, Prawdziwy Wojownik Nie Walczy na Ulicy, Warsztaty Deskorolkowe dla Dzieci i Młodzieży oraz Małopolski Festiwal Churalny.